Dzień dobry, za chwilę będę rozmawiał z generałem Mirosławem Różańskim o sytuacji na Ukrainie. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry, witam. Rosjanie zamierzali zająć Ukrainę w 2 dni. Tymczasem, jak podają ukraińskie źródła, ponoszą olbrzymie straty. Jak pan to skomentuje? Znaczy, bądźmy precyzyjni, bo z materiałów, które też strona ukraińska nam przekazała, czyli dokumenty, które zagubili Rosjanie, ta operacja była zaprojektowana na 2 tygodnie. Z tym, że to były 2 tygodnie, jak rozumiem z tych dokumentów, polegające na tym, że Ukraina miała być zupełnie opanowana przez Rosjan. Natomiast co do kwestii takiego szybkiego załamania się operacji, to absolutna zgoda. Ja myślę, że już pierwsza doba zdecydowała o tym, że kampania, którą sobie zaprojektował Putin i jego sztabowcy, która miała być szybką, taką bezproblemową, się załamała w pierwszym dniu. Po wykonaniu uderzeń na infrastrukturę militarną, co obserwowaliśmy od rana tego 24, takim kluczowym elementem był desant i użycie sił aeromobilnych do opanowania lotniska na północnym zachodzie od Kijowa, gdzie, jak nawet przekazywano, już były w gotowości do startu samoloty transportowe IL-76, które miały lądować właśnie na tym lotnisku i w tym takim trybie wręcz ekspresowym miała być opanowana stolica Ukrainy, gdzie najprawdopodobniej byłby zainstalowany rząd marionetkowy. Przewiduje, że dążono by wtedy do też opanowania wszystkich mediów, czyli telewizja, radio, wszelkie przekaźniki, które by komunikowały, że prezydent albo uciekł, albo poddał się, poddał Ukrainę. No i Rosjanie mogliby wpisać się w tą narrację wyzwolicieli Ukrainy spod panowania faszystów, banderowców, czy nawet jak Putin nazywał polityków ukraińskich, że to są narkomani. I to, co się stało, czyli rozbicie tych wojsk, które chciały opanować lotnisko, w tym między innymi jednostek specnazu, było takim pierwszym wstrząsem i zaskoczeniem. Kolejna doba, gdzie z jednej strony prezydent Zełenski komunikował społeczeństwo i świat o tym, że Ukraina się broni i jest zdeterminowana, wprowadziły z jednej strony chyba takie zaskoczenie wszystkich analityków, obserwatorów tego, co miało się dziać na Ukrainie, polityków zachodniej Europy i świata zachodniego. A dla agresora, dla wojsk rosyjskich było to totalne zaskoczenie, które później implikowało kolejne działania. Właśnie powiedział pan, że świat był w szoku, jak Ukraina się broniła do momentu zdobycia przez Rosjan miasta Cherson. Jak pana zdaniem ten sukces wojska rosyjskiego płynie na morale armii rosyjskiej? Nie wiem, czy można to nazywać sukcesem, bo opanowanie tej miejscowości, po pierwsze pamiętajmy, że ono nastąpiło już w kolejnym, 7. dniu operacji, a do tego czasu Rosjanie po pierwsze ponieśli ogromne straty i w ludziach, i w sprzęcie. Nawet jeżeli ktoś chciałby dawać pod wątpliwość, czy faktycznie zginęło 9 tysięcy żołnierzy, ale powiem szczerze, czy to 9 tysięcy, czy 6 tysięcy, z całym szacunkiem dla każdej osoby, która po prostu traci życie, ale to nie ma większego znaczenia. Natomiast przekaz, jaki idzie w świat, o co dbają, że tak powiem, media i komunikatory ukraińskie, co ja postrzegam jako pozytywne, widzimy, że ta operacja, którą prowadzą Rosjanie, po pierwsze jest okupiona ogromnymi ofiarami. To jest po pierwsze. Po drugie, zwróćmy uwagę, że teraz to, co się dzieje na terenie Ukrainy, łącznie z opanowaniem
tego miasta nie ma nic wspólnego z deklaracją pierwotną Putina, który mówił, że oni idą, żeby wyzwolić Ukrainę, że jest to operacja specjalna wojskowa, która ma temu służyć, bo jeżeli teraz zestawimy to z obrazem i faktami tak naprawdę brutalnych, bestialskich ostrzałów rakietowych dzielnic zamieszkałych przez osoby cywilne, gdzie są niszczone szpitale, gdzie są niszczone szkoły, gdzie jest niszczona infrastruktura, która jest żywotna dla społeczeństwa ukraińskiego, to tutaj bym nie odbierał tego, jako to jest jakiś sukces Rosjan, bo jeżeli weźmiemy zestawienie to takie, powiedzmy, ilościowe Rosjan i Ukrainów i strony ukraińskiej, jakim dysponują sprzętem, no to od samego początku ta przewaga w zakresie techniki wojskowej była po stronie oczywiście Rosji. Jeżeli chodzi o żołnierzy, była podobna sytuacja. Natomiast ten zryw na Ukrainie, użyję takiego trochę naszego określenia pospolitego ruszenia, tak naprawdę organizacji obywateli w ramach obrony terytorialnej, tych grup, które chcą podejmować działania, jak i również występowania społeczeństwa, po prostu obywateli, którzy nawet bez broni, bez żadnego wsparcia stają naprzeciwko czołgów, transporterów, no to jest determinacja niesamowita. Pyta pan o morale Rosjan, czy zdobycie tego miasta w jakiś sposób poprawi ich percepcję postrzegania tego konfliktu, to powiem w ten sposób. Proszę sobie wyobrazić rzecz następującą. Rosjanie z każdym dniem, jeżeli oni nawet posuwają się o te kilka, kilkanaście kilometrów, to po pierwsze wydłużają się linie dowozu, krótko mówiąc, środków materiałowych i środków bojowych, czyli to ramię logistyczne wydłuża się. Rosjanie, którzy poprzez swoje te działania takie brutalne zdobywają kolejne tereny, to teraz jeszcze muszą myśleć nie o tym, kogo mają przed sobą i z kim mają podjąć walkę, tylko muszą myśleć o swoich tyłach, bo się okazuje, że w tej wschodniej Ukrainie, gdzie liczyli, że będą witani z kwiatami, są ludzie zdeterminowani, którzy chcą walczyć z nimi. Więc te tyły Rosjan, które są dzisiaj też narażone na ataki różnego rodzaju, czy to z wykorzystaniem tych koktajli Mołotowa, czy broni, którą posiadają Rosjanie niejednokrotnie, broni myśliwskiej, to wcale nie jest komfortowa sytuacja dla Rosjan i myślę, że tutaj nie można mówić o jakimś przełomie, że morale żołnierzy rosyjskich rośnie. Tym bardziej, że te naprawdę w każdym dniu komunikaty, to widać, że to nie jest powielane, tylko to są sytuacje, gdzie albo Rosjanie, krótko mówiąc, są przejmowani jako jeńcy, bądź sami oddają się w ręce Ukrainy, się okazuje, że ci ludzie przeżyli swoiste déjà vu. Oni myśleli, że oni biorą udział w jakichś ćwiczeniach, że oni będą brali udział w jakimś takim wręcz pochodzie manifestującym, że idzie nowe do Ukrainy, a zetknęli się z tym, że są nazywani bandytami, najeźdźcami i tak dalej. To nie buduje morale armii rosyjskiej, ta, która akurat w sposób taki agresywny prowadzi działanie na terenie Ukrainy, i uważam, że to morale szybko się nie poprawi. Zdobycie nawet jakiegoś kolejnego terytorium czy obszaru nie będzie wcale elementem budującym postawę tych żołnierzy. Też spytałbym się o rozmowy, które trwają między Ukrainą a Rosją. Czy pana zdaniem Rosja w kontekście też militarnym próbuje po prostu z tej wojny wyjść jakoś z twarzą? Powiem w ten sposób. Rozmowy zawsze powinny być prowadzone i jestem zwolennikiem takiego rozwiązania. Moje doświadczenie na przykład pobytu w Iraku nauczyło mnie tego. Miałem właśnie taką sytuację mocno kłopotliwą, kiedy koledzy ze Stanów Zjednoczonych, krótko mówiąc, dokonali aresztowania takich korupcyjnie działających przedstawicieli Rady Prowincji i gubernator się
tak mówiąc oględnie, na nas obraził. Wtedy dowódca brygady irackiej przekonywał mnie do tego, że nawet jeżeli on jest obrażony, to trzeba z nim rozmawiać i próbować rozmawiać. Ale przechodząc teraz do tego, co się dzieje tam. W moim przekonaniu dobrze, że strona ukraińska siada do stołu, bo w ten sposób wykazuje wolę też rozstrzygnięcia tego konfliktu, nie zamyka się na dialog. Kolejne te spotkania, one nie są jakieś przełomowe, może to drugie, które w jakiś sposób tam uwzględniło, że jest mowa o tworzeniu takich korytarzy humanitarnych, to jest dobry sygnał, ale uważam, że Rosja przygotowuje sobie grunt do tego, żeby w pewnym momencie powiedzieć, że jest gotowa zakończyć tą operację wojskową i przejść do uzgodnień warunków zawieszenia broni. Rosja to oczywiście będzie robiła z pozycji siły, dlatego jest właśnie teraz ten taki brutalny atak, żeby zdobyć jak największą część i mieć wpływ na tą wschodnią Ukrainę. I Putin, powiem w ten sposób, nie będzie się przejmował tym, co myśli o tym wszystkim Zachód, nie będzie się przejmował tym, że nawet jego własne społeczeństwo dzisiaj już jest coraz bardziej krytyczne do tego, co się dzieje tam na Ukrainie, tylko będzie chciał stworzyć sobie warunki do tego, żeby móc powiedzieć, że okej, broń, znaczy zawiesimy działania militarne, ale swojemu społeczeństwu będzie mógł pokazywać, że jesteśmy na terenie tej wschodniej Ukrainy i tam zapewniamy bezpieczeństwo rosyjskojęzycznym Ukraińcom i gwarantujemy pokój. Mimo że to będzie cynizm, mimo że to będzie, przewiduje taka hipokryzja ze strony Putina i jego otoczenia, ale przewiduje taki scenariusz. Proszę zwrócić też uwagę, że Rosjanie dążą do takiego ustanowienia połączenia lądowego między Rosją a Krymem. To jest też ten kierunek taki właśnie wzdłuż wybrzeża Morza Azowskiego, gdzie im zależy na tym, żeby móc się komunikować i zaopatrywać Krym drogą lądową, bo teraz takiej możliwości nie mieli. Między innymi tam po drodze jest właśnie Mariupol, o który też są toczone walki. Także oni chcą też uzyskać takie te dla siebie, że tak powiem, funkcjonalne rozwiązania, na których ich zależy. Ale te rozmowy w moim przekonaniu są taką drogą do tego, żeby móc w pewnym momencie, tak jak w pytaniu to przebrzmiało, wyjść z twarzą, że jednak oni osiągnęli ten cel, który pierwotnie założył Putin. Nawet jeżeli by nie zdobyli Kijowa, nawet jeżeli tam by został rząd i prezydent Zełenski jako głowa państwa, to ich narracja będzie taka, że oni osiągnęli sukces, bo wyzwolili tą wschodnią część Ukrainy spod, że tak powiem, panowania faszystów, banderowców, etc. Takiego języka używa Putin. A wracając do poprzednich wątków, które się pytałem, a o których pan też powiedział, mianowicie, dlaczego pana zdaniem Rosja nie doceniła armii ukraińskiej? Ja tutaj bym wskazał na trochę inny czynnik, bo jeżeli mówimy o potencjale armii, no to weźmy pod uwagę jej liczebność, sprzęt, jakim dysponują żołnierze. No i jest ten element taki niemierzalny, to znaczy morale i przekonanie żołnierzy o misji, która jest związana z wykonywaniem zadań. Jeżeli te dwa pierwsze czynniki weźmiemy pod uwagę, czyli liczebność armii ukraińskiej i sprzęt, jakim dysponuje, no to tutaj Rosja mogła dokonać takich kalkulacji, że ma przewagę, biorąc pod uwagę dominację, jeżeli chodzi o, krótko mówiąc, siły powietrzne, bo tutaj bezwzględną przewagę taką Rosja nad Ukrainą posiada. Cały segment systemów rakietowych, od tych taktycznych, Grad, Smercz, poprzez te już o wymiarze operacyjnym, tak jak chociażby Iskandery,
no to to jest też element, który zdecydowanie przeważa na stronę rosyjską. Jeżeli chodzi o wojska lądowe, no to Turcja, przepraszam, bo o Turcji chcę wspomnieć, ale Ukraina oczywiście odrobiła lekcję od 2014 roku i poprawiła kondycję swoich wojsk lądowych, głównie broni pancernej, ale to też są czynniki, które można było uwzględnić i wskazywać, że Rosja ma zdecydowaną przewagę. Natomiast ta determinacja i wola walki, która została obudzona w szeregach armii ukraińskiej i co najważniejsze całego społeczeństwa ukraińskiego, to chyba jest czynnik, który nie został wzięty pod uwagę i on zaskoczył, tak jak już mówiłem na początku, nie tylko Rosjan, ale chyba cały świat. Tutaj nie mam wątpliwości, że tutaj ogromną rolę w tym, że tak powiem, kreowaniu wizerunku i budowania tego morale odegrał oczywiście prezydent Zełenski, który się okazał już nie tylko politykiem, ale wszyscy są zgodni, że to jest mąż stanu. To jest człowiek, który pokazał, że bierze odpowiedzialność za swój kraj. Ta jego też korespondencja z politykami zachodnimi, a szczególnie ten taki krótki, ale dosadny przekaz, który wynikał z wymiany zdań z prezydentem Bidenem, że on potrzebuje amunicji, a nie podwózki, chyba przejdzie już do historii jako taki mocno charakterystyczny, że tak powiem, charakterystyczny re ze strony polityka, którego kraj walczy o swoją niepodległość. I ten czynnik właśnie tego morale, tego przeświadczenia i woli walki, ja jestem przekonany, że on jest kluczowy. A jeżeli chodzi o osobę prezydenta Zełenskiego, to ja powiedziałbym w ten sposób, że tak jak on kieruje krajem, jakbyśmy chcieli zrobić jakiś taki przelicznik, którego chyba dotąd nikt nie stosował, to taki prezydent Zełenski to są co najmniej dwie dywizje wojska, które wspierają walczące siły. Więc ja osobiście uważam, że ten element, i powtórzę jeszcze raz, morale, woli walki nie został przewidziany przez Rosjan, że taki będzie prezentowany przez Ukrainę. Przechodząc do następnego wątku, Rosja narusza przestrzeń powietrzną Szwecji, grozi Finlandii i innym państwom europejskim. Jak powinien w tej sytuacji zareagować Zachód? Zachód, myślę, że reaguje przez cały czas właściwie i prawidłowo, bo wszystkie te deklaracje z jednej strony, które są oświadczeniami głów państw zachodnich, są jednoznaczne, krytykujące postawę Putina i to, co robi Rosja. Te faktyczne wsparcie walczącej Ukrainy poprzez dostawy sprzętu, w tym między innymi właśnie tureckich systemów bezzałogowych, to też jest wyraz tego, co Zachód sądzi o tym, co się dzieje w obrębie Ukrainy. Natomiast jestem o tym przekonany, że ten incydent z naruszeniem przestrzeni powietrznej Szwecji nie został i nie będzie zbagatelizowany przez państwa zachodnie. Proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili kolejne siły są kierowane w kierunku tak zwanej flanki wschodniej Sojuszu Północnoatlantyckiego. Systemy AWACS praktycznie bez, że tak powiem, w układzie stałym funkcjonują i patrolują przestrzeń powietrzną, która nie tylko jest, że tak powiem, wzdłuż granicy państw NATO, ale sięga w głąb i Białorusi, i Ukrainy, czyli będzie monitorowana. Są przebazowane elementy lotnictwa natowskiego też bliżej ściany wschodniej. I myślę, że tutaj możemy być co do tego pewni, że jeżeli Rosja tego typu prowokacje będzie, że tak powiem, nasilała, bo chciałbym zwrócić uwagę, że Szwecja nie jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, więc Rosjanie tutaj w obszarze czy Finlandii, czy Szwecji będą próbowali robić tego typu, że tak powiem, sprawdzanie, jak się Zachód będzie zachowywał, ale też według mnie to jest
takie prowokowanie, bo Putin dzisiaj chętnie by przesunął uwagę całego świata zachodniego z Ukrainy na jakiś inny element jego aktywności, ale on teraz potrzebuje w cudzysłowie prowokacji ze strony NATO, że NATO jest agresywne w stosunku do Rosji, co dało może by Putinowi asumpt do tego, żeby zrobić następny krok, czego bym nie wykluczył na przykład w stosunku do krajów bałtyckich. Przerwę. Jeżeli chodzi o kolejny krok, to czy pana zdaniem Putin byłby zdolny zaatakować Półwysep Skandynawski? Ja myślę, że Putin jest z jednej strony zdeterminowany, tylko pamiętajmy, że nie żyjemy w tej chwili w przestrzeni takiej wyalienowanej i nie oddziaływane są, nie, i na gospodarkę Rosji nie ma żadnego oddziaływania. Sankcje, które są teraz, że tak powiem, podejmowane, one na chwilę obecną tak dotykają może portfeli, kieszeni oligarchów, zaczyna to, że tak powiem, również odczuwać przeciętny obywatel Rosji, ale to ma gigantyczny wpływ na gospodarkę, na możliwości produkcyjne. Więc jeżeli Putin nie miałby jakiegoś wsparcia, na przykład ze strony Chin, to targnięcie się dzisiaj na kraje zachodnie będzie samobójstwem. Ja sam używam takiego określenia, że w tym działaniu Putina dzisiaj jest wiele szaleństwa, więc i z tym należałoby się liczyć, ale myślę, że kraje zachodnie w przypadku właśnie tego typu agresji nie zamknęłyby się tylko i wyłącznie do, że tak powiem, werbalizowania tego konfliktu, tylko to chyba miałoby też zupełnie inny wymiar o charakterze militarnym. A właśnie powiedział pan, że gdyby Putin tarnął się jednak na Zachód, to by było samobójstwo. Pana zdaniem Putin jest samobójcą, czy jednak jeszcze zachował pewien pragmatyzm polityczny? Nie, Putin jest szaleńcem, bo ja często mówię, że 24 lutego skończyło się wszystko to, co racjonalne i pragmatyczne, a mamy do czynienia z obłędem, paranoją i szaleństwem, więc patrząc, nawet analizują niektórzy zachowania Putina, jego ten body language i wszystko wskazuje na to, że to jest człowiek, który chyba już oderwał się od rzeczywistości i teraz byłoby wskazane, żeby jego najbliższe otoczenie też to dostrzegło, a może widzi i tutaj też upatruje możliwości zakończenia tego, co się dzieje przez, powiem wprost, detronizację Putina. Tego nie można wykluczyć. Polski rząd pracuje nad ustawą o obronności ojczyzny, która między innymi ma zwiększyć liczebność polskiej armii i wydatki na nią. Co pan sądzi o jej założeniach? Znaczy, muszę powiedzieć, że ta ustawa, która, jeżeli ktoś się podda tą ustawę, a raczej ten dokument, ten projekt lekturze, to jest 515 stron, to jest, krótko mówiąc, takie zestawienie dotychczasowych regulacji zawartych w 14 ustawach, która ta ustawa ma znieść. Są tam też takie dosłownie kopiuj i wklej przeniesienia z dokumentów niższego rzędu, typu rozporządzenia, a nawet regulacje poziomu ministerialnego. Ta ustawa ma takie jakby dwa przesłania. Jedno to chce stworzyć warunki, żeby zachęcić społeczeństwo do służby w wojsku, oferując, powiem wprost, prawie za wszystko pieniądze. A z drugiej strony jest to ustawa, która w swoich założeniach ma spowodować, że będzie nasza armia w sposób taki bardziej intensywny modernizowana. Żeby osiągnąć jedno i drugie, czyli zwiększyć liczebność armii i ją zmodernizować, są potrzebne pieniądze. I tutaj dużą moją wątpliwość budzi sposób tego finansowania, bo się okazuje, że
projektodawca chce wyprowadzić finansowanie armii w pewnej części poza budżet państwa i chce się stworzyć specjalny fundusz, który będzie funkcjonował przy Banku Gospodarstwa Krajowego, a ten fundusz między innymi ma być zasilany przez sprzedaż obligacji, przez sprzedaż udziałów i aktywów spółek przemysłu obronnego, czyli to są wszystko zmienne, które są mało przewidywalne. I dla mnie jako dla byłego planisty, pracowałem w sztabie jako zastępca szefa zarządu planowania strategicznego, to jest taka część równania, która ma więcej niewiadomych niż wiadomych, ten sposób finansowania. I w stosunku do tego jestem krytyczny. Ja wiem, że jest apel pana prezydenta o to, żeby opozycja pochyliła się nad tą ustawą i żeby ją bardzo szybko wprowadzić. Ja powiem tak, w obecnym kształcie, jak ja czytam tą ustawę, a oddałem się lekturze kilkokrotnej tego dokumentu, to tą ustawę porównałbym do Polskiego Ładu. Tam jest tyle wątpliwości, tam jest tyle niewiadomych. Zresztą w wystąpieniach w parlamencie posłów, którzy prezentowali poszczególne ugrupowania opozycyjne, proszę zauważyć, jak wiele tam jest zgłoszonych wątpliwości co do tej ustawy. Z tego, co słyszałem, to ponoć strona rządowa jest otwarta na tego typu poprawki. Jeżeli już ta ustawa miałaby wejść, to chciałbym, żeby ona była jak najbardziej poprawiona i żeby ona była jak najbardziej transparentna. Natomiast w kształcie pierwotnym, gdyby ją wprowadzono, to niestety uważam, że wprowadziłaby sporo zamieszania, które weźmy pod uwagę jedną rzecz, proszę pana, że jesteśmy w okresie, gdzie zagrożenie jest realne. I według dotychczasowych regulacji się okazuje, bo jeszcze dzisiaj słyszałem wystąpienie pana prezydenta, który jest na terenie wschodniej Polski, wizytował tam 21. Brygadę Strzelców Podhalańskich, wychwalał wojsko, wychwalał, że jesteśmy bezpieczni, że wszystko jest dobrze zorganizowane. No powiem tak, no to jeżeli tak, no to po co te zmiany, czemu one mają służyć? Tak gruntowne, więc tutaj czas wprowadzenia tej ustawy uważam, że jest taką trochę presją, no bo jak jesteśmy zagrożeni, no więc musimy wprowadzić ustawę. Ale proszę mi wierzyć, że najlepsza ustawa nie rozwiązuje problemu. Do ustawy jest potrzebne, są dokumenty wykonawcze. Razem ze swoimi kolegami, ekspertami z Fundacji StratPoint, żeśmy tam wyliczyli, że chyba są potrzebne 130, chyba jest potrzebnych 138 aktów jeszcze wykonawczych, a chce się, żeby ta ustawa weszła 1 lipca 2022 roku, czyli tego roku, więc tak proszę matematycznie policzyć, ile tych aktów wykonawczych jest potrzebnych do opracowania, chyba że one są już przygotowane, a wtedy powiem wprost, cała praca parlamentarna jest bezprzedmiotowa, bo tych poprawek najprawdopodobniej rządzący nie przyjmą. Także może to wszystko jest dzisiaj na kanwie tych emocji związanych z tym, co się dzieje na wschodzie, ale uważam, że ta ustawa powinna być bardzo mocno, jak to niektórzy mówią parlamentarzyści, przepracowana. ABW w Przemyślu został schwytany mężczyzna, który został zidentyfikowany jako agent rosyjskiego GRU. Czy polskie służby pana zdaniem są przygotowane na walkę z rosyjskimi agentami i wojnę dezinformacyjną? Wojnę informacyjną my przegrywamy już od kilku miesięcy i tutaj jestem jednoznaczny. To, co się działo na granicy polsko-białoruskiej, to jest porażka naszego systemu, że tak powiem, komunikowania społeczeństwa i świata o tym problemie. Izolacja dostępu mediów do tych miejsc to jest też porażka. Natomiast co do służb, to powiem w ten sposób, że gdybym miał powody, żeby te służby chwalić, to chętnie bym to powiedział, natomiast takich powodów nie mam i nie będę komentował tego. A na sam już koniec, jak wynika z raportów, polska armia nie jest zdolna do obrony Polski. Czy w sytuacji wojny na Ukrainie możemy czuć się bezpiecznie? Czy nasze wojsko jest zdolne i jaki jest jego poziom? Ja rozumiem z tego pytania gotowości. No, myślę, że nawiązuje pan tutaj do tego komunikatu, który był kilka tygodni temu odnośnie stanu wojska, że jakiś tam wyimaginowany urzędnik przedstawił taką krytyczną ocenę. Ja powiem tak,
Z jednej strony moja ocena jest taka, że od 2017 roku do 2022 roku poziom gotowości naszego wojska się obniżył. I to mówię z całą odpowiedzialnością. Stało się to przez nieodpowiedzialne decyzje pana Macierewicza, który wstrzymał modernizację techniczną swoją decyzją z 2016 roku. I to dramatycznie, że tak powiem, obniżyło poziom gotowości naszego wojska. Gdyby 14 programów operacyjnych, które były zainicjowane i były już procedowane, to byśmy dzisiaj posiadali nie dwa, a trzy niszczyciele min, byśmy posiadali już okręty ochrony wybrzeża i okręty patrolowe, byśmy nawet posiadali okręt podwodny. A w wojskach lądowych posiadalibyśmy systemy bezzałogowe, posiadalibyśmy 50 śmigłowców wielozadaniowych, byłby już, że tak powiem, w szyku bojowy wóz piechoty, nowy polski. Siły powietrzne byłyby również na etapie wyższej dostępności statków powietrznych niż to jest obecnie. Temu wszystkiemu jest winny pan Macierewicz, który zatrzymał proces modernizacji. Natomiast czy my jesteśmy, że tak powiem, bezpieczni, mając na uwadze nasze siły zbrojne? Dzisiaj bezpieczeństwo trzeba postrzegać nie przez pryzmat tylko polskich sił zbrojnych, ale naszego członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim. I co do tego dzisiaj nie mam wątpliwości, szczególnie ta sytuacja na wschodzie wyzwoliła takie przekonanie członków NATO, że zagrożenie nie jest wyimaginowane, tylko jest realne. I gdyby takie było, to jestem przekonany, że będziemy mogli liczyć na naszych partnerów z Sojuszu Północnoatlantyckiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.